W MSP możemy grać już od 10 lat i przechodziło wiele, wiele zmian. Z dnia na dzień na MSP jest coraz więcej nowych użytkowników, w tym dzieci. Ale czy MSP jest dostosowane pod osoby młodsze w wieku 7-8 lat? Dziś sobie o tym porozmawiamy. Hej, wszystkim tu glitch. Ten odcinek miał się pojawić około 2 miesiące temu, ale stwierdził, że e tam, nikt na to nie wpadnie, a wpadła to zagraniczna youtuberka, więc jakby co, to to podaje też jej filmik, żeby nie było, że kopiuje jej content. Jak już mówiłem, MSP jest już z nami od 10 lat i przechodziło wiele, wiele zmian, nie tylko pod względem graficznym, ale też pod względem tego, co jest w grze. Samo MSP jest uznawane za grę dla dzieci, dla osób w młodszym wieku, ale to, co Wam dzisiaj pokażę, może ukazać MSP w zupełnie innym świetle. I ogólnie w odcinku będę bardzo przypominał takiego Orita, który mówi nie tego nie, więc ostrzegam ten odcinek będzie mega dziwny. Pierwszą rzeczą, która niekoniecznie mi się podoba i można byłoby ją ulepszyć, jest kontrola rodzicielska. Wszystko rozumiem, jest nowe prawo, które niestety albo stety każe podać nam wiek na MSP. Jednakże ciekawą rzeczą jest to, że możemy mieć na. Że w MSP możemy grać mając nawet 69 lat. MSP serio myśli, że ktoś poda prawdziwą datę urodzenia, prawdziwy rok urodzenia. Naprawdę? Jak dla mnie OK kontrollacierska jest nawet spoko, ale rzeczywiście są strony, które zrobiły to zupełnie inny i lepszy sposób. Poza tym samo MSP nie powinno mieć teoretycznie. Treści, które są niedozwolone dla osób młodszych, więc. Więc co MSP chce zabezpieczać? Bo ja nie wiem. <laughs> Drugą rzeczą, która niekoniecznie mi się podoba, są artbooki. A głównie to, że nie są one aż tak nadzorowane i minie trochę czasu, zanim artbook o niewłaściwej treści zostanie usunięty. Bo jeśli ktoś trochę poszprawy na MSP, to możemy znaleźć artbooki, które. no... Nie są zbyt. Um, odpowiednie. Ogólnie MSP początkowo miało wiele, wiele teraz dość cennych unikatów, które miały grafikę, która była troszkę dwuznaczna. Jednakże, patrząc na niektóre ubrania na MSP, często mam wrażenie, że coś poszło w złą stronę. Ogólnie fajna bluzka ładnie wygląda. Ale jeśli troszkę zmienimy kolory. No, już nie wygląda tak niewinnie, prawda? Logiką MSP jest to, że mając 8 lat, musimy mieć kontrolę rodzicielską, Ale już możemy mieć chłopaka albo dziewczynę na MSP. Why not? Pomijając fakt, że jak dla mnie ta opcja jest zupełnie bez sensu i ja bym tą opcję usunął. Ok, ma jednego plusa, może uczyć tolerancji, bo chłopak może mieć chłopaka, dziewczyna, dziewczynę. To jest dla mnie ok. Ale i tak młodsze osoby mogą troszkę się tym przejąć zbytnio, że ktoś z nim zerwie w grze na MSP. A potem są płacze w statusach On ze za mną zerwał, nigdy nie mnie kochał. Serio, ja zaczynam się zastanawiać, co robię w tej grze. Ostatnią rzeczą, która może Was zaskoczyć, jest. Klinika piękna. Ogólnie i dla mnie każdy jest na swój sposób uroczy, przystojny, ładny, wyjątkowy, ale. Jak patrzę na MSP, chociaż to tyczy się nie tylko MSP, mam wrażenie, że jednak MSP uczy troszkę młodsze osoby tego, że jak coś ci się w tobie nie podoba, to zamiast to zaakceptować, możesz to bardzo łatwo zmienić. Ale nie zawsze w dobrą stronę. No bo okej, okay, załóżmy, że dziecko w wieku 8-9 lat założy konto na MSP i stwierdzi Hmm, zrobię siebie w grze. Jeśli graczom nie spodoba się twój wygląd i zaczną cię hejtować pod tym względem, to wtedy takie dziecko może sobie mówić, że jestem brzydki, brzydka, bo inni tak powiedzieli. Wiem, że dla osób w wieku 13-15 lat to jest takie gadasz głupoty, ale dziecko w wieku 8 lat zbytnio przejmuje się takimi rzeczami i zbytnio bierze je do siebie. Okej, okay, a więc to było tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tam się dużo, dużo udzielam ostatnio. Często odpowiadam na pytania na story, więc. Zapraszam. Zapraszam do subowania lajkowania, komentowania szczególnie do tego pierwszego, ponieważ zbliżamy się do liczby 27 tysięcy, a może jakieś to ukontacja już jest 27 tysięcy, więc... Mm. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, subuj lajkuj komentuj, to było tyle. Cześć papa na razie. Link do Discorda w opisie, no i... elówka.